Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy działać w projekcie Działaj Lokalnie, to znaczy na terenie tu naszej gminy Sambórze, ze wspaniałymi osobami, z Gminnym Ośrodkiem Kultury, który nas tutaj zaprosił do współpracy, żebyśmy zrobili taki dzisiaj dzień różnych dań zdrowych. My tutaj lubimy wyciskać soki, czyli cisnąć moc, ale też promujemy zdrowe, energetyczne, pyszne pokarmy, jakieś dania, które przede wszystkim są mało przetwarzane, mają dużo witamin, energii, enzymów, fitoskładników, żeby odżywiały nasze ciało i żebyśmy byli zdrowi jak konie. Bo my jesteśmy w końcu na wsi. Także serdecznie zapraszam. Dzisiaj będzie no po prostu wypas, jak to się mówi, bo będzie tak. Najpierw zrobimy sok. Wyciśniemy sok ze wspaniałego jarmużu. Potem zrobię taki deserek, niespodziankę. Potem w międzyczasie, jak to kobieta pracująca, no nie będziemy robić wszystkiego po kolei, tylko jednocześnie. Bo większość kobiet, która nas ogląda, rozumie to. Ma podzielność uwagi i nie będzie stała przy kuchni latami, tylko raz, dwa zrobi, a potem będzie tylko podawać. Także zachęcam moje panie dzisiaj do takich dań jak na śniadanko, zaraz po soku, no takie drugie śniadanie, to zrobimy guacamole, cokolwiek to znaczy, oraz pastę ze słońca. No ze słonecznika, no ale tak będę mówiła, że to jest takie słońce w paście czy w poście, no to to już każdy sobie tam wymyśli jak mu wygodniej. Potem zrobię na obiad zupę. I zupa nie będzie to zwykła taka zupa, krupnik czy tam inny zielony wywar, ale to będzie zupa na jesiennego focha. Ciekawe, prawda, co to będzie? Brzmi... Chodzi o to, żeby takie słowne jakieś wyrazy były coś mówiące, na przykład foch, to zupełnie jak pho, czyli zupa pho wietnamska, to będzie coś podobnego, która no ja myślę, że jak się ją zje albo nawet chociażby poda, to już koniec z fochem, gdzie można się wziąć za ręce, a nawet ucałować. W ogóle wszystkie dzisiejsze dania służą poprawie energii, takiego, żeby zastrzyk taki był immunologiczny, no bo wiadomo, że teraz jesteśmy w cyklu zostań w domu, więc musimy jeść rzeczy nieobciążające nas, tylko takie, które są bardzo energetyczne, przeciwzapalne, które po prostu działają na naszą korzyść, chronią nas przed wszystkimi wirusami, bakteriami, zarazkami. No i poprawiają nam humor, bo to zostawanie w domu i brak takiego kontaktu bezpośredniego z ludźmi, no to troszeczkę nie jest takie korzystne na nasz biomet też. Proszę Państwa, dzisiaj zupa będzie, tak? Zupa na focha, a na drugie danie będzie dynia z pieca. A potem na kolacyjkę pieczony bakłażan, który nazywany jest gruszką miłości, no bo dlatego na kolację. No i będzie też papryczki. Papryczki to znaczy papryczki. Jak to rozumiem bardzo dobrze, bo to też będzie taki stymulujący, miłosny, po prostu taki napar, ale jednocześnie takie wnętrza tych papryczek, no w ogóle będą pyszności. Szkoda, że wszystko to będzie musiał zjeść mój Jacek i ja. No może jeszcze ktoś wpadnie, ale no nie wiem, raczej nikt nie wpada. Także będziemy jeść, jak to mówimy tu na wsi, przez dwa dni. Także no niby to takie małe będą dania, ale będą dobre. Także zaczynamy. Jeszcze zanim zaczniemy cokolwiek robić, projektować, co dzisiaj zjemy, komponować, wyjmować składniki, to najpierw podstawową rzeczą, którą musimy sobie wypić z rana, czyli nakarmić dzieciaki, to wiecie Państwo, co to jest. Buraczkowy soczek z domowego zakwasu, zrobiony w domu, Jacek zrobił.
buraczki pokroił, osolona woda, przyprawy, czosneczki i to wszystko stało z tydzień i jest taki zakwas. I ten zakwas to jest nasz probiotyk. To jest to, co karmi nasze bakterie. I wtedy nasz układ immunologiczny działa bez zaburzeń. Czyli na pusty żołądek pijemy zakwas. Mocny, dobry, czuć czosnek, koper. No i kwasik. Więc od razu w naszym żołądku nasz kwas żołądkowy, te wszystkie sole działają znakomicie. Za chwilę się troszeczkę nam, za przeproszeniem, odbije się misie. To wtedy znaczy, że dobry jest ten kwas. Ważne jest, żeby w żołądku nie było alkalicznie. To organizm ma być alkaliczny, ale w żołądku ma być mocny kwas do trawienia. Na zdrowie. Pijąc, możemy się zastanawiać, co my dzisiaj ugotujemy i zrobimy. A będzie dużo niespodzianek. Dobre. O, jak się cieszą bakterie. Nakarmione. No i teraz możemy zająć się sobą. O, proszę zobaczyć, z czego będzie dzisiaj sok. O, ta czerwona łodyga. Proszę bardzo, od botwinki. Jarmuż z ogródeczka. Jacek przyniósł z samego rana. W ogóle nie zamraża się, bo on jest mrozoodporny. I działa po prostu cudownie. Mięta. Będziemy też używać do deserku. Jarmuż działa antynowotworowo. Jest w niej taka substancja sulforafan. I to we wszystkich kapustnych jest. W brukselce, w kapuście, po prostu w tym, w brokułach. To wszystko zawiera się właśnie sulforafan. Oprócz tego ma dużo wapnia i białka. Ma 18 aminokwasów. To znaczy, że ma pełno przyswajalne białko do naszych tkanek. Nie potrzebujemy jeść mięsa. Wystarczy zjeść po prostu te aminokwasy. Od razu się wchłoną, od razu nas odżywią i zbudują nam silne mięśnie. A co? No oprócz tego jest dużo błonnika, czyli wspaniale działa na przepływ pokarmu poprzez jelita i dobre wypróżnienie, czyli nie będziemy mieli tych związanych z tym chorób jelita grubego, jelit i tak dalej. 1/4 soku z jarmużu, 3/4 soku z marchewki. No on troszkę taki brązowy wyjdzie, ale działa antyśluzowo, czyli wyczyści nas jak flegamina ze śluzów. Jeżeli cokolwiek zaczniemy kasłać, to natychmiast taki sok, a jeszcze do tego troszkę ananasa, już tak antyseptycznie, no i wtedy będzie pysznie i zdrowo. Białka ma też wapń, 4 razy więcej niż w mleku. No chyba to już i takiego przyswajalnego, także i żelazo, i białko, wszystko. Właściwie moglibyśmy jeść tylko ten jarmuż i byśmy byli po prostu nasyceni, odżywione były nasze komórki. No w smaku no to różnie, nie? Ale można go i pić w soku, robić z niego chipsy. Ważne, żeby tylko 3 minutki go tam troszkę przypiec albo na patelni zrobić z cytrynką, z czosnkiem. To wszystko jest wspaniałe i można tak się odżywiać. Robimy soczek z cytrynki, limonki, jarmużu, mięty, no i oczywiście z jabłek. Witam serdecznie wszystkie moje ulubione panie z Zajeziora oraz z Chobrzan, z Gorzyczan. Wszystkie piosenkarki, kobiety czynów, które uczą się zarówno komputera na zajęciach, no, w ramach działań lokalnych. Chodzą z kijkami, dbają o formę. Kobiety są nadzwyczajne. Także wszystkie je pozdrawiam. No. Stasię pozdrawiam, Ewunię, Bożenkę, ach moje wspaniałe, Elunię.
Jadzie, Andrzeja, Barbarę, która cudownie śpiewa, Jasię zza jeziora. Wszystkie panie, które chcą być zdrowe i chcą pomagać swojej rodzinie żyć zdrowo. Właśnie jabłuszko już. Jabłka dostałam od Grażynki z Szymanówki. Po prostu rewelacja. Soczyste. Jeszcze zanim pójdą do chłodni, teraz mamy właśnie sezon na jabłuszka. Takich jabłek trzeba zjeść 3-4 dziennie. No i oczywiście soki. Jabłka są po prostu bazą do różnych soków. Jabłko to najcenniejszy w ogóle owoc, szczególnie dla nas tutaj w środkowej Europie. Tam gdzieś pomarańcze, a u nas te owoce, jak ja to mówię, popołudniowe, a u nas jabłuszko. To wszystko idzie, wyciska się wspaniałą wyciskarką wolnoobrotową. Dlaczego wolnoobrotową? Już mówiłam to wiele razy, ale na pewno może ktoś jeszcze nie słyszał. Chodzi o to, żeby wycisnąć drogocenne substancje powoluśku, miażdżąc owoc, a nie tnąc, kręcąc je w sokowirówce, która bardzo szybko się obraca i w związku z tym nagrzewa ten sok. No i tworzą się wolne rodniki, czyli nie utlenia się dużo substancji odżywczych. O, a imbir, matko, bym zapomniała. Imbir. Imbir jest umyty i nie będę go ze skórki odbierać. Idzie tak. Jarmuż świeżuśki z ogródeczka od Jasiuni, która mi dała takie maciupeńkie sadzoneczki. I on się mi teraz wysiewa i mam działeczkę w jarmużu. Mięta. Mięta do zielonego soku. Bardzo. Soczek już mamy. Jacek, pijemy! Że nie ma lipy. Od rana sok jak dzwon. Proszę. Tadam. Na zdrowie. On zawsze pije bardzo szybko. A chodzi o to, że pomalutku, że ptialina, w ślinie już są takie substancje, które już zaczynają te cukry nam rozkładać. Więc pomalutku. A on już, on tak jak koń z wiadra. No trudno. Więc cóż, teraz po prostu będziemy sobie pić soczek i już szykować różne rzeczy do kolejnych dań. Pierwsze, co trzeba zrobić, to nastawię chia. To są takie nasionka, które są wyjątkowe, bo one mają po prostu... Chia to taki, właśnie chyba z Meksyku pochodzi. To jest takie ziarenko Azteków, dlatego oni tak długo żyli i byli tacy piękni. Tak, pamiętam taki jeden film, jak taki Aztek tak biegł przez las. Chyba po tej chili był. Boże, jak on biegł, nogi do przodu, takie wysoko. Apokalipto, coś takiego. Przecudny film. Dobrze, no, to nastawię chia. Takie naczynko, do tego naczynka wsypię. No tak można powiedzieć szklaneczkę chia albo pół takiej dużej, bo ona bardzo poszerza się. I wleję do tego szklankę mleka migdałowego. Oczywiście nie jemy krowiego mleka z różnych względów. O, mamy godzinkę, jak się pomoczy, to tak spęcznieje. I wtedy odda wszystkie te substancje, które ma w sobie. Te nasionka chia mają bardzo wspaniały kompleks wszystkich omega. I w dobrym stosunku są tak jak olej nasz z siemienia lnianego. Też jest fantastyczna proporcja, która właśnie jest łatwo przyswajalna przez nasz organizm. Więc
ten, ta omega to jest tyle tej omegi, co w łososiu atlantyckim. Także po co jeść tego łososia? I w ogóle ma dużo wapnia, ma dużo białka, które jest też łatwo przyswajalne. I te wszystkie substancje tak działają, że koją nerwy. Są antydepresyjne. Także jak zrobimy z tego pudding, na wierzch położymy różne owocki, no to będzie samo... No sam raz. Oczywiście cały czas pijemy i myślimy, co robić dalej. Więc już mamy czyję nastawioną, później zobaczymy, co dalej. Przygotujemy się do zrobienia. Bo najpierw będziemy też robić pasty, ale pasty zrobimy w międzyczasie bardzo szybko. Natomiast włączę rosół na tą zupę na focha. Także nastawiam po prostu rosół z warzyw, które tradycyjnie wstawiamy do garnka. Szykuję właśnie wszystkie warzywa, które będą mi potrzebne i do zupy. Tak, wrzucamy kurkuma. Na smarcu kokosowym dajemy zioła i twarde, żeby troszeczkę tak złapały ziół. Och, jak pachnie. Jeszcze do tego rosołu będą dołożone pieczareczki i grzyby. Są takie koźlaczki i grzyby mun, no i oczywiście pieczarki. Wrzucę bez moczenia kilka grzybków takich i takich, żeby po prostu w tym rosołku się gotowały. O, a tu anyż gwiazdkowy dla orientalnego smaku. Podlewamy wodą, żeby się dobrze podusiło. Wszystkie aromaty wydobyły się i przelewamy w garnek. Oczywiście smakować, dodać sobie pieprzu, soli, przypraw, które uwielbiamy, żeby było pyszne. Nasza zupka już tu się, o tu, gotuje. A my w tym czasie nastawimy soczewicę. No tak, pół szklanki soczewicy. To będzie farsz do naszych papryczek. Niecałą szklaneczkę. Potrzebna mi też pocięta pięknie w takie półksiężyce, zupełnie jak herb Tarnobrzega, gwiazda, półksiężyc. Gwiazda to ja, półksiężyc to będzie właśnie ta dynia. Zaraz Jacka poproszę o to. A co, trzeba też prosić, umieć poprosić. Jacek! Pokroisz mi dynię w takie półksiężyce. Pokroję, którą? O, tu krój. No czekaj, ja włączę. To jest to. Pokroju, ale piękne. Ta-da. W czasie, kiedy już gotuje się soczewica, gotuje się zupka, rosołek, brać w plastry, szerokości 4 mm. Namoczymy je, właściwie obsypiemy solą i te wszystkie substancje, które nie chcielibyśmy, żeby dostały się do naszego organizmu, one wyciągnie, a te wszystkie dobre zostawi. Później odsączymy papierkiem, obmyjemy i będziemy piec z czosnkiem, z oliwą. Przyszły do nas z Indii. Jakaś taka masutra czy coś? Z rozmaryny. Krojone w takie ładne kawałeczki, można powiedzieć podeszwy takie. Może to podeszwy od sandałów błogosławionego Wincentego K.
proszę. Cudowna oberżyna. Gruszka miłości w plastrach. A potem właśnie, tak jak mówiłam, zrobimy ją w ziołach. A jak się upiecze, to można ją jeść na zimno, na ciepło. I jeszcze jak posypiemy jakimś granatem albo jakimś takim owocem wyjątkowym, może nawet ananasem pokrojonym i cytrynką polać, będzie cudowne. Papryczki cudowne, kupione na targowicy od pana. Taki cały woreczek kosztował 10 zł, także i do sałatek, i do gryzienia porać sobie cytrynką i po prostu pożreć. Do wszystkiego, a teraz zrobię takie w sosiku własnym koperkowym faszerowane papryczki. Tak dla nas dwójka, no to tu jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tyle, ile się w garnku tak ułoży, zmieści. Zaraz je wyjmę z nich wnętrze, przygotuję, takie kapturki zostawię, przygotuję farsz z soczewicy. Zaraz będą się gotować, będą na kolację gotowe. Cały czas soczek. I myślę, że do 12 to nie jesteśmy głodni, a o 12 zrobię po prostu bardzo szybko pastę, tą słoneczną pastę i guacamole. Obiorę też dwie duże cebule, które będą potrzebne i do guacamole, w kosteczkę pokrojona cebulka, i do właśnie do farszu, do tego nadzienia, do papryczek. Cebulka to jest moje w ogóle ulubione warzywo, bo przecież działa antybakteryjnie, no i podobnież też jest afrodyzjakiem. No to takie te jesienne czasy. Służy też sercu, chroni przed nowotworami, bo zawiera tę siarkę. No i wszystkie witaminy C i A i B, a fosfor, wapń, żelazo, no to przede wszystkim dla kości. O. I no w ogóle jest przeciwzakrzepowo, działa przeciwmiażdżycowo, jest cudowne. A, cebula zrobiona. Oho! To papryczka to przede wszystkim bomba witaminowa. Nie wiem, czy wiecie Państwo, ale ma 4 razy więcej witaminy C niż w cytrynie. No i te wszystkie flawonoidy przeciwdziałają replikacji komórek nowotworowych. No, no rewelacja. Sole mineralne na serce, no już naprawdę coś wspaniałego. O, i już mamy ugotowaną soczewicę, soczewica czerwona, źródło mikroelementów i białka. Ta-da! O, posiekamy koperek, żeby było tak koperkowo i smacznie, aromatycznie, na teczkę. To wszystko też troszkę będzie do sosu, ale też i do farszu. No i mieszamy. O, wymieszać dokładnie z cebulką. Dołożyć troszkę pieprzu ziołowego, minimalnie soli. O, i tych przypraw tutaj mieliśmy już z oliwki. Fajnie cytrynki. Żeby było takie soczyste. Już farsz. Będę teraz wypełniać właśnie te miseczki do papryczek. Układamy kapturek na głowę i do garnka. Bardzo lubię włożyć do środka kaparowe serduszko. Wtedy będzie taka niespodzianka. Zalewamy rosołkiem, o tym bulionikiem aromatycznym. Dosypiemy jeszcze koperkę. Zobaczcie Państwo, jak się spociły już te bakłażany. O, jakie spocone. Niech sobie jeszcze poleżą, nie spieszy się. Popijam sobie cały czas soczek. Teraz przyszedł czas, żeby zrobić drugie śniadanie. Słoneczna pasta. To są z nasion słonecznika obranego. I będę go przyprażać leciutko na patelni. Zaczną pachnieć te wszystkie olejki eteryczne. Wiadomo, że zdrowszy będzie ten namoczony, surowy. No ale tu, żeby zrobić pastę i żeby była taka aromatyczna, gdzie nikt nie wie, z czego ta pasta taka pyszna, no to troszeczkę ją przyprużę, potem ją wystudzę, potem zmiksuję i leciutko posolę i dodam troszkę wrzącej wody.
rozmieszam i już pasta gotowa. No to błyskawiczna pasta, przeważnie robi ją Jacek. Może i teraz zrobię. Już mamy, proszę zobaczcie, będzie pasztecik, właśnie ta pasta, wszystkie wspaniałe witaminy, ale pachnie takim pasztecikiem cudownym, zaraz zrobimy, ułożymy ładnie i będziemy na łódeczkach, a teraz zrobimy masło bogów z awokado, proszę bardzo, taką ma piękną skórkę, awokado. No w Meksyku to jest złoto, to chyba nawet tak jak lepsze niż kokaina, takie interesy robi się na awokado, ponieważ wszyscy jedzą awokado. Awokado ma taki olej olejnowy, który obniża ciśnienie krwi, przeciwnowotworowo działa, przeciwzakrzepowo. No jest po prostu boskie, takie masełko i ten olej utrzymuje się w ciele, wszystko wzbogaca. Naoliwia, włosy, skóra, paznokcie, wszystko to dzięki awokado. No i oczywiście cudowny stosunek przy wszystkich omega 3, omega 6, omega 9. To wszystko jest tutaj. Luteina na oczy. Nie no, po prostu, no wszystko to jest to. Zaraz zrobimy z tego guacamole. O, tu już guacamole mamy wyciamciane. Do tego będzie potrzebny soczek z cytryny. Więc ja obieram od razu dwie cytryny, bo jeszcze będzie cytryna potrzebna do bakłażanu. Czosnek będzie nam potrzebny do różnych dań dzisiejszych. Do guacamole, troszeczkę do farszu, do papryczek, ale też do bakłażanu. Układamy na talerzykach. Dwóch, bo dla mnie i dla Jacka robię sałata rzymska, bardzo ładne ma liście, jest śliczna, jest bardzo taka chrupiąca, ma dużo witamin, chlorofilu, układamy na talerzykach. Do tego roszponka, tak, można z ogródeczka, jakieś inne zielsko, cokolwiek mamy, czy szpinak, czy rukola, ostatnio rukolę dostawałam jeszcze od sąsiadki, od Ani. Sylwuś mi przynosił właśnie i małżonek, taka rukola po prostu jak byk, pyszna, gorzka, super, wątroba cieszyła się. No i układamy sobie po prostu sałatkę, pomidorki pokrojone w kosteczkę, może być koktajlowe albo te rzymskie i na środek duża kupa guacamole, czyli awokado z cytrynką, z domieszką czosnku i z cebulką. I to wszystko włożymy na talerzyk, polejemy troszkę cytrynką i oliwą, właściwie z olejem lnianym, zrobionym tutaj u nas, Jacek właśnie wytłoczył z siemienia. A dodatkowym jeszcze będzie atrakcją takie, że zrobimy łódeczki z cykorii. W środku w tych łódeczkach z cykorii będzie pasta słonecznikowa. Do tego właściwie nic, ale jak ktoś musi jakiś chlebek, to jakiś taki brykiecik chlebeczkowy, czy jakiś pełnoziarnista kromeczka i to będzie już śniadanie bogów. Jacek! Jemy! Śniadanie! Dla dwojga! Pomału zupa już właściwie jest ugotowana. Teraz soczewicę mamy już ugotowaną. Będziemy przygotowywać
bakłażana i dynię. Dynia będzie troszkę tak orientalnie i słodko, a bakłażan, czyli oberżyna, będzie czosnkowo, taka cytrynowa, czosnkowa, rozmarynowa. Także zacznę ją teraz, już jest wypłukane z tej soli. Teraz odsączę ręczniczkiem papierowym, nasmaruję oliwą z oliwek i rozmarynem, czosnkiem i do piekarnika. Obok będzie robiła się też dynia, no się wszystko razem piekło, także nie ma co tam po prostu na blasze, to na tym grillowanym miejscu, to niech się piecze. O, bakłażanik teraz jest umyty, wypłukany z tej soli, bo tak by było zasłona, i wycierany, odsączany w ręczniczku. No przypomnę tutaj, że ta arginina zawarta w bakłażanie, no to działa na serce jako afrodyzjak, ale też na potencję przeciwmiędzyszczycową. No jest też taka substancja nasunina, ale nazwa jak jakaś masumi albo to, a ona działa właśnie przeciw rozwijaniu się komórek nowotworowych. Dzięki tej nasuninie bakłażan ma tę skórkę granatową, boską, taką cudowną. Już obtoczone w oliwce, rozmarynie, czosnku i różnych takich przyprawach fajnych. Posypujemy curry, cynamonem troszeczkę, z oliwką, troszkę posoli. To bogactwo beta-karotenu. Ach, dynia cudowna, obniża cholesterol. To drugie danie. Tylko zaraz pójdzie do pieca, no i będzie po prostu się razem piekło. O, to lubię najbardziej. Zabawa z papierkiem. Układamy, robimy sobie wzory. Mamy fajnie. O, i to jest to. No i bakłażanik. Podeszwy Wincentego. No, wszystko jest. Najwyższy czas. Będziemy już robić zupkę i drugie danie, czyli dynię. Także już siekam mun, przecedzam zupę, doprawiam i podaję. Wietnamska zupa nazywa się zupa pho, a japońska ramen. Do takiej ramen dodajemy czasami jajeczko dla tych głodomorów. O, warto zawołać mężczyznę, żeby się nie poparzyć i znowu poprosić. O, on to znakomicie robi. No, ale się przesadza. Super są, mają bardzo dużo mikroelementów. Makaronik do zupy ramen można kupić w Biedronce. Gotuje się 3 minuty. Grzyby mun poszatkowane, grzyby gotowane w rosołku. Grzyby surowe, szczypioreczek dymkowy. I to jest marynowana rzepa, kiełki rzodkiewki, kiełki fasolki mung, szpinaczek świeży baby z Biedroneczki i tofu wędzone, także z Biedronki. O, tak wygląda. To jest z Kauflanda. A, to z Kauflanda akurat, no ale tak wygląda. Jest wędzone, ale jest też naturalne. Wędzone też. No i natka. I to wszystko zaraz będzie w talerzyku ładnie ułożone. Także mamy już bulionik przepyszny. O. Dokładamy pieczarki. Staramy się, żeby były po jednej stronie. O. Grzyby mun, no oczywiście nie aż tyle, ale wkładamy tak, żeby były wyraźnie i widoczne. Szybciutko do gorącego rosołu troszkę listków. One się szybciutko tak sklapcieją. O, tofu. Jako wkładka. Natka. Wkładamy pieczareczki surowe, kilka. O, żeby było na bogato i pysznie, i mikroelementy, i wszystko. Żółta z rzepa. Nie, ona jest niekonieczna, ale jeżeli mamy taką rzepę, to kiełki fasolki mung, czyli absolutne zdrowie. Szczypiorko, spójmy szczypiorkiem i kiełkami. O, wszystko raczej nie mieszamy, tylko właśnie w takich
kładziemy, żeby wszystko było widoczne. Okay. Dobrze jest polać minimalnie olej. Zupa na jesiennego focha. Lubię, ale tylko chciałbym już ją zjeść. Twarz. Cała tylko już nie będę dłużej trzymał, bo mi się wylewa, tylko będę jadł. Na zdrowie. Lubię sobie posypać sezamem prażonym albo czarnym. No nie, tak nie możesz, bo byś tutaj klęczał. No bo klęczę. Zjedliśmy właśnie zupę na jesiennego focha, także widzicie, do czego to dochodzi, mąż przed nami klęczy. Także chyba to działa po prostu. Także za chwilę będziemy wyjmować z piekarniczka pieczoną dynię. Tam będzie też bakłażan, no ale wszystkiego naraz nie zjemy, więc zjemy papryczki faszerowane i zjemy właśnie zamiast kartofelka będzie właśnie ta pieczona dynia. Ona będzie tak troszkę teoretycznie na słodko, bo troszkę z cynamonem, ale a papryczki będą takie koperkowe i soczewicowe, czyli no bardziej takie wytrawne. Także zaraz wyjmujemy, podajemy i znowu jemy. Matko, cały dzień jemy. Mamy to. Wyjmujemy. Zbliż. Wow. Pokaż tutaj teraz na to. O, ale to za chwilę. Czarny sezam. O. Oto papryczki. I rozumiemy się. Afrodyzjak na wieczór i te złote kręgi. Sos koperkowy, soczewica, czosneczek. Żeby się umierać. No to na razie. Zjedliśmy papryczki. No papryczki są cudowne, dlatego że tak naprawdę to papryka jest afrodyzjakiem. I poprawia libido. No ja nie wiem, co się będzie działo. Tym bardziej jak jeszcze o której się jem, o 7, może 8 zjemy trochę tych bakłażanów, tych owoców miłości. A teraz zapraszam na deser. No wreszcie słoneczne mango, napryka i maliny, i borówki, i migdałki. No ważne, żeby nie gotować, nie dusić, tylko na surowo, na żywo jeść. Tak jak już u nas w naszej gminie Samborzec, wszyscy cisną moc. Kupują wyciskarki i cisną, robią różne sałatki i na różnych imprezach promujemy roślinną dietę, roślinne deserki. No po prostu bawimy się tym i nawzajem uczymy, a seniorzy no to już w ogóle są mistrzami i mistrzyniami. Ta-da! Chia, mango, maliny, borówki i posiekane, namoczone we wrzątku migdałek i oczywiście kawałki mięty. Zaprosiłam Jacka na ten deserek, bo ja to już jestem tak najedzona, że ja po prostu mam już jem. A on mówi, że zje. O, mam już bakłażana pieczonego. Mogłam pokroić go troszeczkę grubiej, ale ja lubię, kiedy jest troszeczkę taki mięciutki, a troszeczkę chrupiącą ma skórkę. Także już wyjmuję. Mamy bakłażana, odrobina ananasa, pieprz kajen, listeczki roszponki i kilka kropel cytrynki. Teraz kolacja dla dwojga. Są takie substancje tej argininy, to znaczy, że substancje afrodyzjakowe. Mam nadzieję, że coś przyniesie to na jesienny wieczór. Nie ma. No to kiedy już ta kolacja? Jest tylko słodko, jest pysznie, jest pięknie. I te wszystkie antycyjany, które tutaj są, działają przeciwzapalnie, grzybobójczo, no po prostu antyalergicznie. Samo wspaniałe dobro. Wszystkim bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Życzę zdrowia. No i myślę, że niedługo się spotkamy w realu i wtedy te wszystkie potrawy zrobimy razem. Dziękuję bardzo. Działaj lokalnie, to jest to. Pozdrawiam Gminny Ośrodek Kultury i wszystkich uczestników projektu. Dobranoc.
Thank you.